Naszą rolą jest, jak gdyby pokierować ich, żeby może ten krok do przodu zrobili, żeby coś bardziej odważnego wprowadzili do swojego wnętrza. Czyli ja lubię każdy etap tej pracy, zarówno doboru dekorów klientowi, doboru wyposażenia, poprzez tą pracę ze stolarzem i rozwiązywanie problemów technicznych. Nazywam się Natalia Wrzecz-Belling, jestem z firmy DrewTrans 2. W firmie jestem członkiem zarządu i zajmuję się projektami oraz inwestycjami. To jest taki najfajniejszy chyba czas, gdzie już jest efekt i jest taka adrenalina i takie fajne uczucie nawet dumy, że się dokonało tego i doprowadziło do końca. Nazywam się Gosia Tilleman, mam własną firmę projektowania wnętrz. Zajmuję się głównie wnętrzami domowymi, ale jak są jakieś komercyjne, to również się podejmuję wyzwaniem. W byciu stolarzem fajne jest to, że to jest praca techniczna, gdzie od razu widzisz efekty swojej pracy. Kontakt z klientem to jest jedno, ale też to, co widzisz, powiedzmy, na sam koniec, zadowolenie i jest wszystko fajnie, to wtedy to cieszy. Nazywam się Mateusz Frost. Jestem synem właściciela zakładu stolarskiego Meble Frost. No, działamy już od 40 lat. Firma pokoleniowa. Założył ją dziadek. Jestem trzecim pokoleniem. Produkujemy meble głównie na zamówienie. W tej chwili jest trend taki, że produkujemy meble do całych mieszkań. Od garderoby, po kuchnię, łazienki, okładziny ścian. Ogólnie całe wyposażenia wnętrz robimy.